79 do 20 prowadzi MKS Dąbrowa Górnicza z SPK Białystok. Jest to drugi mecz w grupie B. No i tu, co mogę powiedzieć o tym meczu? Jednostronny. No ale w Dąbrowie Górniczej aż 6 zawodników z Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, z kadry wojewódzkiej Zapert. Ciężko do zatrzymania zawodnik. Wygląda tutaj gra, jakby już był juniorem, niektórzy mówią, ale ja tutaj go tak oceniam bardziej na kadeta. Ładne podanie Zaperta do Przemka Paducha i on bezproblemowo zdobywa punkty, kolejne punkty dla MKS-u Dąbrowa Górnicza. Przemek Paduch, przechwyt, proszę Państwa, nie tak dawno trójki rzucał, teraz i przechwyty robi. Oj, Przemcio, Przemcio. Przemek Paduch, numer 20. Kolejne punkty dla Dąbrowy Górniczej. Time out. Tu się rozrywa już nowy Bydgoszcz. A ja serdecznie witam Wielkopolan, Pyrlandię, tym razem nie Kadrowicze, a Pyra Poznań. Ilu jest w kadrze Wielkopolski, kto? Ręka do góry. To czekam na mecz, bo w Dąbrowie jest też 6, to będzie ciekawy mecz. Czy myślicie, że taki może być finał tego turnieju? Wiśniewski rozłożył ręce, nigdy nie wiadomo kto, nie? Nie może być finał. A jesteście razem w grupie? To celowo to zrobili. Dobrze gada, że wiedziałem. Jesteście w najmocniejszym składzie? Kogo brakuje? Jerry, kto też Jerry? No chciałem go poznać i dalej go nie poznam, nie? Znowu angina. Tomaszewski, nieraz byłeś chory, a grałeś, nie? Trzeba być twardzielem. No i jest nasz kadrowicz. Fryzurka dalej ta sama. Wracamy do gry. Thank you.
Zaraz po meczu coś zrobimy, wiesz? Tylko ten pan mi przyniesie, wiesz? Jakbyście byli ze podstawówki, szósta klasa, a to gimnazjum, nie? A oni wyglądają jak tym liceum. To na razie tyle, do usłyszenia. Dziekański rzuć jeszcze trójeczkę, nie? Te buty chyba z Ameryki sobie przywiozłeś. Zapert. O!